z Radio Konchita. Dzisiejszy temat z objawów choroby. Także proszę Państwa, na ile lat wyglądasz? Na ile lat wyglądasz? Polecam ją także pacjentom. Na ile lat wyglądasz? Szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Na ile lat wyglądasz? Na ile lat wyglądasz? Polecam przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Po reklamie. Proszę Państwa, drugi. Kolejny dzień, drugi. Października. A słowo stało się ciało. Polskie Radio 24, zbliża się 18. Módl się za nami święta Boża Rodzicielu. Czas na informację dnia. Prezydent USA Donald Trump potępia strzelaninę w Las Vegas i nazywa ją aktem czystego zła. Najnowszy bilans mówi o 58 zabitych. Amerykańska agencja ratingowa Fitch podnosi prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce. Nasza gospodarka urośnie do 4%. Protest lekarzy rezydentów z całej Polski. Domagamy się zwiększenia finansowania służby zdrowia w Polsce. Lekarze prowadzą głodówkę w jednym z warszawskich szpitali. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zaczynamy od wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w sprawie strzelaniny w Las Vegas. Amerykański prezydent potępił atak i nazwał go aktem czystego zła. Drodzy Amerykanie, łączymy się dzisiaj w smutku, szoku i rozpaczy. Ostatniej nocy bandyta otworzył ogień w kierunku uczestników dużego koncertu muzyki country w Las Vegas w stanie Nevada. Brutalnie zamordował ponad 50 osób i zranił setki. To był akt czystego zła. Donald Trump zapowiedział, że w środę spotka się w Las Vegas z rodzinami ofiar. W strzelaninie zginęło co najmniej 58 osób, a ponad 515 zostało rannych. Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie Organizacja Państwo Islamskie. Takie oświadczenie wydała agencja AMAC, związana z muzułmańską organizacją terrorystyczną. Według niej sprawca strzelaniny kilka miesięcy temu przeszedł na islam. Tymczasem, jak poinformowali agencje Reutera, dwaj amerykańscy urzędnicy wyższego szczebla, nie ma dowodów na to, że tak zwane państwo islamskie jest odpowiedzialne za strzelaninę w Las Vegas. Urzędnicy powiedzieli też, że tą kwestią zajmą się amerykańskie agencje bezpieczeństwa. Zgodnie z ustaleniami, sprawcą masakry był Steven Paddock, 64-letni mężczyzna ze stanu Nevada. Popełnił samobójstwo w hotelu, z którego strzelał. Dobre informacje dotyczące polskiej gospodarki. Amerykańska agencja ratingowa Fitch podniosła prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce z 3,3% do 4%. Prognozy wzrostu PKB w 2018 i 2019 roku pozostawiono bez zmian na poziomie 3,2%. W raporcie agencji napisano, że konsumpcja w Polsce korzysta z silnego rynku pracy. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,8%. Solidnego wzrostu płac i większych transferów do rodzin. Zdaniem agencji przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych w drugiej połowie bieżącego roku zwiększy inwestycje. Około 20 lekarzy rezydentów z całej Polski rozpoczęło protest głodowy w dziecięcym szpitalu klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To protest porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Domagają się podwyżek wynagrodzeń i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Nie przyjmują propozycji podwyżek zaproponowanych przez ministra zdrowia. Prowadzona jest też akcja oddawania krwi. Pracownicy korzystają wówczas z dnia wolnego. Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, powiedział, że propozycja ministra Radziwiłła nie rozwiązuje podstawowego postulatu, czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Pomysł, żeby wynagrodzić tylko niektórych z nich, tylko tych, którzy rozpoczynają teraz specjalizację, a nie dać absolutnie żadnej podwyżki, a może minimalną podwyżkę tym, którzy już pracują, będzie prowadził tylko do skłócenia środowiska. Na to się nie zgodzimy, nie damy się skłócić i podzielić. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że protest
protest lekarzy nie zagrozi pacjentom. Tak, że swoim protestem nie zaburzą udzielania świadczeń opieki nad pacjentami. To jest absolutnie fundamentalna sprawa i mam nadzieję, że tego mogę się spodziewać. Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze otrzymają podwyżki wynagrodzeń o 100-150 zł miesięcznie. Ponadto dodatkowe 1200 zł otrzymają lekarze, którzy wybiorą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Barbara Góra, Polskie Radio. W oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim rektorzy publicznych uczelni rozpoczęli nowy rok akademicki. W inauguracji wziął udział także wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. To dobry czas dla nauki, mówi przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola Marek Ziętek. Inaugurację roku świętujemy wspólnie. Silnym w ośrodku akademickim. Wrocław może być na mapie Polski idealnym przykładem tego, że współpraca jest najlepszą drogą do sukcesu. Mamy się czym pochwalić. Za rok ma już obowiązywać nowa ustawa zwana Konstytucją dla Nauki, ale zmiany odczują także ci, którzy dzisiaj rozpoczynają studia, mówi Jarosław Gowin. Przyjmujcie tak, że im więcej studentów, tym więcej pieniędzy. Jest tak, że liczy się nie ogólna liczba studentów, a proporcja. Nie więcej niż 13 studentów na jednego pracownika naukowego. Obecnie liczni studentów będą mieli studia na zdecydowanie wyższym poziomie. We Wrocławiu uczy się ponad 100 tysięcy studentów. Do końca dnia w kraju pogodnie, jedynie na Pomorzu, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na zachodzie Kujaw i na Dolnym Śląsku chmury i przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Dolnym Śląsku, a jutro dalszy ciąg zachmurzeń i deszczu. W południowo-wschodniej i północno-zachodniej części kraju spodziewane zachmurzenie całkowite i z okresami deszcz. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie jutro od 12 do 16 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Już wiadomo, że państwo islamskie oficjalnie przyznaje się do zamachu klasowego, bardzo krwawej masakry, w której zginęło prawie 60 osób, dokładnie 58 osób, a rannych zostało ponad 500. Pół tysiąca uczestników koncertu country w Stanach Zjednoczonych. Ale tych oficjalnych informacji ze strony dżihadystów z państwa islamskiego nie potwierdzają amerykańskie władze. Co więcej, na temat tego masakry, to jest pytanie do naszego korespondenta. Marek Wokulski jest w Waszyngtonie, dobrze wiem, co witamy. Niestety, ponieważ wiele z tych osób, które jest w szpitalach, jest w stanie ciężkim, w stanie krytycznym. Tych ofiar niestety może być więcej. Nie wiemy, jaki był motyw sprawcy. Cały czas to jest znak zapytania, dlatego że z jednej strony mamy oświadczenie państwa islamskiego, że ten 64-letni mężczyzna był żołnierzem państwa islamskiego, że kilka miesięcy temu przeszedł na islam. Z drugiej strony mamy wypowiedź FBI, bo sprzed dosłownie kilkunastu minut, że nie miał on żadnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Aczkolwiek ja bym cały czas tutaj stawiał znak zapytania, dlatego że nie jestem pewien, czy FBI było w stanie przeszukać, czy przejrzeć wszystkie na przykład laptopy, telefony, z których korzystał. Niewykluczone, że dowiemy się wkrótce, że jednak jakieś powiązania były. Myślę, że tu trzeba po prostu cały czas poczekać na dodatkowe informacje. W każdym razie na razie ze strony amerykańskich władz takiego potwierdzenia nie ma. Tym bardziej, że w przeszłości zdarzały się sytuacje, że państwo islamskie przyznawało się do jakichś ataków, do zamachów terrorystycznych, po czym okazało się, że te twierdzenia były bezpodstawne. Powinniśmy poczekać na więcej informacji ze śledztwa i na to, co powiedzą amerykańskie władze w przyszłości. Sam prezydent Donald Trump, który wystąpił niespełna godzinę temu z orędziem do Amerykanów, nie wypowiadał się na temat motywów sprawcy, przekazał kondolencje rodzinom ofiar, zapowiedział, że w środę odwiedzi Las Vegas, spotka się zarówno z rodzinami poszkodowanych, z rannymi,
zajęte, ale także z policjantami, ratownikami, lokalnymi władzami, tak żeby wesprzeć lokalną społeczność. To, co my już wiemy tutaj w Polsce, w Warszawie, za sprawą amerykańskich mediów, ale nie tylko amerykańskich mediów, to to, że zamachowiec był naprawdę świetnie przygotowany, miał kilka sztuk broni długiej, do tego wstrzelał z kilku punktów, a jak informują media, to już te amerykańskie, czy to jest właśnie prawda, że napastnik oddawał tak wiele strzałów, że dym z broni uruchomił alarm przeciwpożarowy? Przed chwilą podczas konferencji prasowej policji w Las Vegas padło to pytanie, czy rzeczywiście tak było, ale szef policji nie potwierdził tych informacji. Powiedział, że nie dysponuje informacjami dokładnie na ten temat. Natomiast no, rzeczywiście ten mężczyzna, Steven Paddock, był przygotowywał się do tego ataku. On wynajął pokój hotelowy 3 dni wcześniej, 28 września. Pojawił się w hotelu z tego i środki. Do 1000 osób. Tam jest nawet to ludzie kształceni. 22 osób. I tak strasznie prymitywni, no szczególnie w Warszawie. W pokoju hotelowym znaleziono. Warszawa na dorosłych. To były karabiny i strzelby. Był bardzo blisko tego koncertu. Specjalnie wynajął pokój właśnie z tej strony, żeby strzelać do ludzi. No i dokonał największej masakry w historii Stanów Zjednoczonych. Zresztą kilka sztuk broni również znaleziono w jego domu. Podczas konferencji prasowej władz Las Vegas i policji w Las Vegas zapytano, czy nie było możliwości. Co się stało? Dlaczego do czegoś takiego doszło? Czy nie można było temu zapobiec? No i szef policji z Las Vegas powiedział, że w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z psychopatą, nie da się zapobiec. Tym bardziej, że on nie był notowany także wcześniej przez policję, także jeśli przynajmniej w stanie Nevada, także jeśli udał się do sklepu z bronią, jeżeli chciał kupić broń, to mógł to legalnie zrobić. No jeśli okaże się, że za tą największą masakrą w powojennej historii Stanów Zjednoczonych stoi człowiek powiązany z Państwem Islamskim i za tym zamachem stoją właśnie dżihadyści z Państwa Islamskiego, czy można przewidzieć reakcję Waszyngtonu, Białego Domu? No, na pewno będzie ze strony prezydenta, czy ze strony całej amerykańskiej opinii publicznej bardzo ostra reakcja, jeżeli rzeczywiście te informacje się potwierdzą. Pewne przesłanki mogą sugerować, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z zamachem terrorystycznym. Po tym zamachu w Orlando w 2015 roku Państwo Islamskie umieściło w internecie wideo, w którym ostrzegło, że następnym celem ataku może być San Francisco albo Las Vegas. Właśnie tam mamy do czynienia z tą tragedią. No, amerykańska opinia publiczna, amerykańscy politycy w takiej sytuacji reagują bardzo ostro, jednoznacznie. Ja myślę, że być może, nawet jeśli nie będzie jakichś kolejnych kroków ze strony prezydenta Donalda Trumpa, jakichś kolejnych propozycji rozwiązań czy zaostrzenia na przykład polityki imigracyjnej, to na pewno będzie to argument dla obecnego prezydenta, że ten zakaz czy ograniczenie wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywateli kilku krajów było potrzebne, że takie zaostrzenie kontroli, wstrzymanie i plotki, przyjmowania Niestety, ludzie są kształceni po to, żeby gadali głupoty. Tak, ona nie jest przedmiotem zainteresowania policji. Podczas tej konferencji prasowej dosłownie kilka minut temu przedstawiciel policji z Las Vegas poinformował, że ona jest nadal przedmiotem zainteresowania, że był z nią kontakt, że amerykańskie władze i policja i FBI nawiązały z nią kontakt, ale że przebywa za granicą i że nadal jest osobą, powiedzmy, przedmiotem zainteresowania amerykańskich władz i amerykańskiej policji. Czekamy w takim razie na więcej informacji. Bardzo dziękuję. Marek Łopuski, Waszyngton, korespondent Polskiego Radia. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Przypomnę w takim razie, że Las Vegas rano nadal
24-letni mężczyzna z pokoju hotelowego strzela do uczestników koncertu country na dziedzińcu na świeżym powietrzu, otwiera ogień, zabija 58 osób, rani ponad 500, po czym odbiera sobie życie. Na razie nie wiadomo, kto stoi za zamachem. Państwo Islamskie twierdzi, że to jest ich dzieło. Stany Zjednoczone, jak słyszymy, na razie tego nie potwierdzają. Czekamy w takim razie na kolejne wiadomości z Stanów Zjednoczonych, z Las Vegas. Prawie 14 minut po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Niemal w całym kraju lekarze rezydenci protestują. Nasza reporterka odwiedziła dziecięcy szpital kliniczny w Warszawie, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tam protestuje około 20 lekarzy rezydentów. I teraz powiemy więcej o tym, dlaczego to robią. Protestujący na pewno domagają się jedynej zasadniczej rzeczy, czyli podwyżek wynagrodzeń, ale także wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Nie przyjmują propozycji ministerstwa, bo uważają, że te propozycje dotyczące podwyżek zaproponowane przez resort zdrowia są po prostu niewystarczające. I tak niektórzy rezydenci oddają krew, inni ubierają się na czarno, ale nie pracują z pacjentami, a jeszcze inni wzięli po prostu urlopy na żądanie. Barbara Góra. Protestujący domagają się kompleksowego planu naprawy opieki zdrowotnej, a przede wszystkim zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, mówi Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Takiego zwiększenia, które spowoduje, że znikną kolejki, że szpitale przestaną się zadłużać, że pracownicy opieki zdrowotnej będą właściwie wynagradzani, że nie będą emigrować, że lekarze nie będą musieli inni pracownicy przepracowywać i umierać na dyżurach. O taką konkretną reformę nam chodzi. Czekamy na jakiś odzew. Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów, powiedział, że propozycja ministra Radziwiłła nie rozwiązuje podstawowego postulatu, czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. To oczywiście dobry krok, żeby lepiej wynagradzać pracowników medycznych, tym samym rezydentów, ale pomysł, żeby wynagrodzić tylko niektórych z nich, tylko tych, którzy rozpoczynają teraz specjalizację, a nie dać absolutnie żadnej podwyżki, a może minimalną podwyżkę tym, którzy już pracują, będzie prowadził tylko do skłócenia środowiska. Na to się nie zgodzimy, nie damy się skłócić i podzielić. W Warszawie grupa młodych lekarzy głoduje, a w całym kraju medycy oddają krew i nie pracują. Mówią, że powinni więcej zarabiać, żeby nie wyjechać z Polski. Walczymy głównie o poprawę jakości życia pacjentów, no ale też lekarzy. Przemęczony lekarz, niedofinansowany lekarz, to nie jest najlepsza droga tutaj do poprawy naszej sytuacji, jeśli chodzi o ochronę służby zdrowia. Ja na przykład jestem rezydentem z pediatrii, mam ze sobą 10 lat szkolenia, a moja pensja podstawowa wynosi 2,5 tysiąca. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii mam dużo większe szanse szkoleniowe i jestem w stanie też tam przy normalnie utrzymać. Jest to opcja, którą rozważam. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że protest lekarzy nie zagrozi pacjentom. Że swoim protestem nie zaburzą udzielania świadczeń opieki nad pacjentami. To jest absolutnie fundamentalna sprawa i mam nadzieję, że tego mogę się spodziewać. Jeśli chodzi o samą głodówkę, to wydaje się, że głodówka jest takim ekstremalnym wołaniem w sytuacji, w której nie da się już naprawdę nic innego zrobić. I osobiście nie oceniam tej sytuacji tak dramatycznie. Szef resortu zdrowia spotkał się z młodymi lekarzami w czwartek. Jedyna rzecz, która nas różni, to oczekiwania młodych lekarzy, jeśli chodzi o wynagrodzenia. No i trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oczekiwania na poziomie 2 średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Na pensje dla stażystów i rezydentów budżet państwa wydaje prawie 1,180 mld zł, podkreślił minister Konstanty Radziwiłł. W Polsce w ogóle mamy problem z niskimi wynagrodzeniami. Wydaje się, że sytuacja lekarzy, którzy otrzymują przez kilka lat po studiach, wprawdzie niezbyt wysokie, ale jednak wynagrodzenie państwowe zasadniczo różni się od szansy bardzo wielu innych osób, które kończąc różnego rodzaju szkoły, ale także studia nauczycielskie, inżynierskie, różne kierunki uniwersyteckie nie mogą liczyć na taką pewną formę zatrudnienia państwowego z wynagrodzeniem państwowym. Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze otrzymają podwyżki wynagrodzeń o 100-150 zł miesięcznie. Ponadto dodatkowe 1200 zł otrzymają lekarze, którzy wybiorą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Barbara Góra o szczegółach dodajemy jeszcze.
jeszcze jeden, rezydenci rozpoczęli protest w drugim dniu obowiązywania nowej ustawy o sieci szpitali. Handlowali narkotykami, nielegalnym tytoniem i bronią. Są także odpowiedzialni za kradzieże luksusowych samochodów. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło właśnie gang Suchego. W kraju i za granicą zatrzymano 43 osoby i jest to jedna z większych tego typu operacji w skali międzynarodowej. Wzięło w niej udział ponad 330 policjantów CBŚP. Komisarz Iwona Jurkiewicz. Policjanci z warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą czynności w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o produkcję, obrót, a nawet przemyt środków odurzających i substancji psychotropowych, także obrót bronią palną, w tym również poza granicę Polski. Produkcja i rozprowadzanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, kradzieże luksusowych samochodów oraz inne przestępstwa kryminalne. Śledztwo jest wielowątkowe, obejmujące nie tylko teren Polski, ale również kraje Europy Zachodniej. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy tak zwanego Suchego byli powiązani z innymi grupami przestępczymi działającymi wcześniej na terenie Warszawy i innych miast. Działalność grupy, której dotyczy to śledztwo, obejmuje lata 2000-2016. Śledczy prowadzili czynności przez wiele miesięcy i w efekcie tego zebrali materiał dowodowy i ustalili członków grupy. Cała realizacja została przeprowadzona w zeszłym tygodniu. Wówczas to jednocześnie policjanci weszli do wielu mieszkań, jak się okazało, do kilkudziesięciu obiektów, zatrzymując jednocześnie 43 osoby. Łącznie na terenie Polski przeszukano 75 obiektów, m.in. mieszkania, domy, a także magazyny. Zabezpieczono różnego rodzaju materiał dowodowy, ale także zatrzymano 43 osoby. Dla nas to było bardzo ważne, aby jednocześnie zatrzymać te osoby, tak aby nie mogły się skontaktować ze sobą, żeby nie przekazać żadnych informacji, żeby nie zdołali ukryć materiałów dowodowych oraz nie uciekli sami, nie ukryli się. W akcji zatrzymanie podejrzanych wzięło udział ponad 330 policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, wspomaganych przez funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku oraz Komendy Głównej Policji. Policjanci w tym samym czasie weszli do domów, mieszkań i magazynów, m.in. w Warszawie, w Radomiu, w Ciechanowie, w Płońsku, Pułtusku, w Wyszogrodzie, a nawet w Gdyni. Ponadto na terenie innych krajów czynności procesowe wykonywali również funkcjonariusze policji z Holandii, Niemiec i Francji. We współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji Okręgową Prokuraturą w Warszawie. Śledczy działali we współpracy z funkcjonariuszami z Holandii, Niemiec i Francji oraz Europolem i Eurojustem. Łącznie przeszukano 75 miejsc tylko na terenie Polski, a także 4 za granicami. Na początku przyszły kara zabezpieczono w sumie ponad 4,5 miliona złotych, a relację przygotował Grzegorz Maciek. Teraz w nasze popołudnie zaglądamy do Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, no i sprawdzamy, jak wyglądał tu początek roku akademickiego. Tak, to właśnie dziś motyw przewodni, w zasadzie jeden, reforma nauki. O szczegółach Katarzyna Ingram. Stolicy rok akademicki rozpoczęli studenci Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszamy rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2017-2018. Na Uniwersytecie Warszawskim. Jesteśmy dumni i przejęci. Pierwszy rok? Tak. Kolegium międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych i społecznych. Obawiam się, że studia na uniwersytecie są podobne do gry, w której zasad można się nauczyć dopiero, kiedy zaczyna się w nią grać. Europejstyka w Centrum Europejskim. Poznaliśmy już trochę osób. Dlaczego ten kierunek? Myślę, że pokrywa się on z moimi wszystkimi zainteresowaniami. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Marcin Pałys, w przemówieniu inaugurującym rok akademicki mówił, że założenia projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym generalnie odpowiadają na zapotrzebowanie środowiska akademickiego. Jednak jego zdaniem projekt ustawy nadal wymaga dyskusji. Dlatego profesor zachęcał społeczność UW do wzięcia udziału w trwających właśnie konsultacjach społecznych i międzyresortowych. Zdaniem rektora przy uważnej lekturze projektu nowych przepisów widać niedociągnięcia, których pozostawienie może utrudniać realizację celów ustawy. Zbieramy też mailowo opinie naszego środowiska, które następnie zostaną przekazane konferencji rektorów akademickich szkół polskich oraz ministerstwu. Jako uczelnia będziemy cały czas się angażować tak, by
Ostatecznie przyjęta ustawa była jak najlepsza i by służyła doskonałości kształcenia i badań naukowych. Profesor Marcin Pałys zauważa też w Polsce, jak mówił, inwazję postaw antynaukowych, które negują dorobek pokoleń uczonych i sens uporządkowanego myślenia, na których nauka się opiera. A przecież to nie jest tak, że mamy homeopatię, znachorów, ruchy antyszczepionkowe i jeszcze jeden pogląd, który nazywa się medycyna. Nauka to nie jest. Profesor Jan Szmit podczas inauguracji roku akademickiego mówił, że odpowiedzialna uczelnia to taka, która nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się w trakcie pełnienia jej misji. Politechnika Warszawska świadomie zmierza w kierunku Uniwersytetu Badawczego. Warto jednocześnie mieć na uwadze, że we wszystkich obszarach swojej autonomicznej działalności kieruje się wartościami akademickimi, do których należą. Godność człowieka, tolerancja, czyli odrzucenie jakiejkolwiek dyskryminacji, prawda i uniwersalizm nauki oraz wolność badań naukowych i nauczania. Jestem przekonany, chcę być przekonany, że nowa ustawa te warunki zapewni. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym miałaby wejść w życie 1 października 2018 roku. O czym informuje Katarzyna Ingram. Tego dnia, dokładnie 73 lata temu, zakończyło się powstanie warszawskie, więc teraz nasze popołudnie zakładamy na kopiec powstania warszawskiego. Dokładnie przenosimy się w to miejsce, gdzie rozpoczynają się główne uroczystości rocznicowe i właśnie gaśnie ognisko pamięci, które płynęło tu nieprzerwanie od 1 sierpnia. Pomnik poległych niepokonani na wojnie, to tutaj spoczywają prochy około 104 tysięcy ofiar powstania w zdecydowanej większości mieszkańców cywilnych Warszawy. I to właśnie ich wspominamy w 73. rocznicę zakończenia powstania warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania i przewodnicząca Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy, mówiła, że ludność stolicy wykazała się w czasie walk z wielkim i dlatego zasługuje na uhonorowanie. Pierwszy raz w 39. roku, drugi raz w powstaniu. Nie dostanie, bo już czas minął, nie ma możliwości, żeby po raz drugi dostała, a może, nie wiem, to zależy od władz miasta, ale też od władz wojska. Bardzo bym chciała, żebyście zadbali o to, żeby Warszawa po raz drugi dla ludności cywilnej, dla miasta dostała krzyż militarny. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, że żyjący w 1944 roku w Warszawie nie wybierali sobie ani czasu, ani miejsca. Jednocześnie, jak dodała prezydent, wybuch powstania został przyjęty z radością jako odpowiedź na 5 lat upokorzeń i terroru niemieckiej okupacji. Obok walczących była też ludność cywilna, w tym osoby starsze i dzieci, zaznaczyła prezydent Warszawy. Oni zginęli. Było ich w sumie razem wszystkich, różne są dane, 180 tysięcy. To jest w zasadzie tak jakby zginęło cały pokoju. I część tych domów, które przeznaczona będzie pamięć na potrzeby Radia Maryja, to wszystko, co starali się zrobić, za to wszystko, co starali się przeżyć, za to, że goni swojej stolicy. Uroczystość przy pomniku poległi niepokonani była połączona z ceremonią ślubowania uczniów klas pierwszych 86. Liceum Ogólnokształcącego imienia Batalionu Zośka. Wanda Traczyk-Stawska przypomniała licealistom swoją przysięgę szarych szeregów. Ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w szarych szeregach, tajemnic służbowych dochować, do rozkazów służbowych stosować i nie cofnąć przed ofiarą życia. Szczęść wam Boże, wtedy kiedy to swoje ślubowanie złożycie, też noście taką gardeczkę, żebyście do końca życia pamiętali. Ja już mam 90 lat i kiedy jest mi trudno, to wtedy tą karteczkę wyjmuję i czytam. I po tym jakoś łatwiej. Ślubuję poszerzać swoją wiedzę na dobre własnego i innych ludzi. Ślubuję rzetelnie wypełniać powierzone mi obowiązki. Ślubuję wzorować się na pięknych postawach ludzi patronujących naszej szkole. Ślubuję. Ślubowanie odebrał od licealistów Jan Maruszewski, pseudonim Janusz, strzelec batalionu Zośka, a więc powstańczego zgrupowania, które patronuje 86. Liceum Ogólnokształcącemu w Warszawie. A relację przygotował nasz reporter Karol Dermos. To Polskie Radio 24. Za chwilę serwis o 18.30, a my wracamy zaraz po nim. Reklama. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15.
urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl. Co zrobić, aby wziąć udział w loterii? Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numerem 22 560 16 00. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Kończyłaś palenie. I udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Zyska kontrolnika ma kapsułki twarde, przeciwwskazanie na drażliwości na kolonii substancji. Nie dla pacjentów z niestabilną policją piersiową, założenie serca, bo niedawno przebytym zawale serca podaż mózgu, wciąż nie podczas karmienia piersią, aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulację lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pln.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, jest 18.30. Czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W strzelaninie w Las Vegas zostało zginęło 58 osób, a 515 zostało rannych. Takie dane podała miejscowa policja. Była to największa strzelanina w dziejach Stanów Zjednoczonych. Sprawca popełnił samobójstwo. Prezydent USA Donald Trump wyraził szok i głęboki żal z powodu masakry. Amerykański przywódca zapowiedział, że pojutrze pojedzie do Las Vegas. Donald Trump oświadczył, że naród amerykański Pan z wami. Rzecznik federalny Hitchcock współpracuje z lokalnymi władzami w śledztwie. Oficer FBI z Las Vegas informował, że uroczystość aniołów stróżu. Cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu, że każdy z osobna ma swojego anioła, który opiekuje się i szczerze odsłania. Ale też serdecznie witam przybyłych pielgrzymów. Łączymy się duchowo ze wszystkimi, którzy trwają na modlitwie, korzystając z transmisji telewizji Trwam i Radia Maryja. Zachęcam wszystkich do wspólnego uwielbienia Pana i dziękczynienia za swojego anioła stróża. ...od 9 do 13 lat według prokuratury. Na początku mszy świętej przeprośmy Pana Boga za grzechy i zaniedbanie dobra. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Generalnie chodzi o to dotykanie w intymne miejsca, do działania pod tekstem seksualnym. Sędzia Olgierdy Dąbrowski-Żegalski, rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie, przed sądem w Kętrzynie zapadł wyrok w tej sprawie. Nie dotyczy on jednak wszystkich pokrzywdzonych. Sąd umorzył co do dwóch czynów postępowania z uwagi na przedawnienie, co do trzech czynów uniewinnił oskarżonego. Natomiast co do pozostałych czynów uznał, że jest winny i wskazał na karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności. Tygodni jest prawomocny. Kinta Grabowska, Radio Olsztyn. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej rozpoczęli rok akademicki. Przemówienia i nauczające kolejny rok nauki zdominował temat projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, który minister nauki Jarosław Gowin przedstawił pod koniec września. Rektor Politechniki Warszawskiej.
warszawskiej profesor Jan Szmit mówił, że uczelnia kieruje się w swoich działaniach wartościami akademickimi, takimi jak godność człowieka, tolerancja i odrzucenie dyskryminacji, prawda i uniwersalizm nauki, wolność badań naukowych i nauczania. Jestem przekonany, chcę być przekonany, że nowa ustawa te warunki zapewni. Profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przyznał, że projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym odpowiada na zapotrzebowania środowiska akademickiego, ale jego zdaniem powinien zostać dopracowany. Rektor zauważa też w Polsce, jak mówił, inwazję postaw antynaukowych. Obserwujemy próby rozwiązywania problemów bez odniesienia się do nauki, a nie wręcz urągające myślenie według naukowych standardów. Profesor Marcin Pałys apelował także do pracowników Uniwersytetu, którzy udzielają się w mediach i uczestniczą w debatach uczelnianych, by z szacunkiem traktowali swoich oponentów. Katarzyna Ingra, Polskie Radio. Blisko 40 ton żywności przekazali mieszkańcy Pomorza na rzecz potrzebujących dzieci. Akcję zbierania jedzenia zorganizowały lokalne banki żywności. Zbiórka trwała cały weekend i była prowadzona w największych sklepach w całym województwie. Zbierano żywność o długim terminie przydatności do spożycia, która trafi do najbardziej potrzebujących dzieci w regionie pomorskim, mówi Małgorzata Burian z Banku Żywności w Słupsku. Zbieraliśmy żywność, która właśnie jest bardziej przyjazna dzieciom. To są różnego rodzaju płatki do mleka, mleko samo w sobie, czy jakieś odżywki dla dzieci, różnego rodzaju dżemy czy słodycze, czyli takie produkty, które są najbardziej do dzieci skierowane. Następną zbiórkę Bank Żywności przeprowadzi tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Szanuj rodzina, go, przyjaciele, społeczność łódzkiej szkoły filmowej i ludzie kultury pożegnali młodzież Grzegorza Królikiewicza, reżyser, scenarzysta i pedagog, zmarł 21 września. Artysta wspominał m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sajnia. Był człowiekiem, który miał kolejne plany. Myślę, że po prostu nie zdążył, to ale może ktoś to nie będzie kontynuował. Profesor Michalski. Będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół. Będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do siebie. Krzysztof Dudek, dyrektor teatru nowego imienia Kazimierza Dejmka. Myślę, że obok Kazimierza Dejmka to właśnie Grzegorz Kulki. I prowadzi do amorytnych, charyzmatyczną postacią związaną z teatrem. Pamięć ciągle jest żywa. Nie muzycy. Ja. Czy może być bardzo stosowny dzień, żeby żegnać? Oto. Grzegorz Królikiewicz zmarł w wieku 78 lat. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czas na informacje ze sportu. Henryk Kurbaś wręcz imponująco prezentuje się lista transferów, czy raczej powiedziałbym zakupów ułożona dziś przez drużynę mistrzów Polski w męskiej piłce ręcznej Iwę Kielce. Mamy wrócę skanowo pozyskiwanych przez Kielce graczy. Trzyletnie kontrakty ważne od przyszłego roku podpisali dziś wygrający również Bernardo Fernandez Perez i Chorwat Luka Cindric, a także grający obecnie w Zagłębiu Lubin Arkadiusz Moryto. Kontrakt 4-letni Białorusin Arsem Kalanek, a za 2 lub 3 lata występy w barwach kielskich drużyny rozpoczną jeszcze Francuz Nicola Turna i niemiecki bramkarz silnego klubu TKW Kielonia Andreas Wolf. Klub z Kielc zapowiedział także pozyskanie za rok jeszcze jednego bramkarza Serba w Radzie Mire Czupary. Kielczanie bardzo się wzmacniają, a dodam, że kontrakt ważny do 2023 roku dziś podpisał również trener Talant Dujszebajew. Jak już informowaliśmy, do stolicy jeden po drugim zjeżdżają i ustalono, że w komplecie na miejscu zbiórki powinien być już niedługo po 19:00 piłkarze powołani przez trenera Adama Nawałkę do kadry na mecze nad Górą. Mecze kończące eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Wśród wybrańców selekcjonera jest jeden debiutant, to Damian Kądzior, 25-letni zawodnik Górnika Zabrze, sam przedstawia się naszym słuchaczom. Ludzie, którzy oglądają Ekstraklasę, gdzieś może moje nazwisko już kojarzą, tak? Ja, można powiedzieć, w Ekstraklasie zagrałem teraz w Górniku, była 11 kolejka, 11 spotkanie. Wcześniej gdzieś miałem jakieś epizody kilkuminutowe w Jagiellonii, ale myślę, że ludzie, którzy interesują się gdzieś szerzej piłką nożną, nie tylko reprezentacją, ale też Ekstraklasą czy pierwszą ligą, to na pewno kojarzą moje nazwisko, bo gdzieś w pierwszej lidze, można powiedzieć, grałem wcześniej 2 lata, gdzieś jakieś małe sukcesy osiągałem, dlatego myślę, że kto powinien wiedzieć, to wie, kto to jest Damian Kądzior. A w ten sposób grono poinformowanych na pewno już się powiększyło. Serwis gospodarczy.
Sylwia Zadrożna, zapraszam. Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB w Polsce do 4%. Prognozy na 2018 i 2019 rok pozostawiła bez zmian na poziomie 3,2%. Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować budżet państwa w przyszłym roku 10 miliardów złotych. W myśl nowych obowiązujących już przepisów kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Nie będzie jednak obowiązku zakończenia pracy w tym wieku. Do późniejszego przechodzenia na emeryturę zachęca wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Pracownik, który ma 60 lat, 62 lata, 64 lata, to jest bardzo dobry, bardzo doświadczony pracownik. A dzisiaj przecież coraz mniej jest potrzebne pracy fizycznej. Praca się coraz bardziej automatyzuje, robotyzuje i coraz więcej mamy pracy też i technicznej, inżynierskiej, informatycznej, umysłowej, różnego rodzaju. A rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników niezależnie od wieku. Zaczynają obowiązywać zaostrzone normy dla kotłów grzewczych i tak zwane kopciuchy znikną ze sklepów. Chodzi o ograniczenie szkodliwych substancji przedostających się do powietrza ze spalania węgla w piecach, nie spełniających żadnych norm ekologicznych, wyjaśnia wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Nie będzie można wprowadzać do obiegu w Polsce kotłów poniżej piątej klasy czystości, czyli tak zwanego ekoprojektu. Jest to najwyższy standard emisyjny i to jednocześnie ogromne wsparcie dla polskiej branży kotlarskiej, która dzisiaj na rynkach europejskich jest największą zdecydowanie w tej branży. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zaczną obowiązywać zaostrzone normy dla sprzedawanego węgla. W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 33 znajdują się w Polsce. To m.in. Kraków czy Skawina, ale też miejscowości uzdrowiskowe jak Rabka-Zdrój. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu lubuskiej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Zielonej Górze przez Bank Spółdzielczy we Wschowie. Przejęcie kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w lubuskiej SKOK. A więcej wiadomości w serwisie Gospodarka Polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 120.19. Popołudnie w Polskim Radiu 24. A u nas już za chwilę o pieniądzach i korupcji, o chuligaństwie i prostytucji, o wyborach mis i marzeniach o własnym samochodzie, czyli o nowej książce profesora Jerzego Kochanowskiego o wyglądaniu zza żelaznej kurtyny. Zazwyczaj przemiany roku 56 były przeceniane bądź niedoceniane. Autor rewolucji międzypaździernikowej próbuje znaleźć złoty środek, o co nie jest łatwo. Za chwilę felieton Krzysztofa Masłonia, dokładnie za kilkanaście minut, a wcześniej pytanie, czy polska gospodarka przyspieszy? To jest właśnie to pytanie, które swojemu gościowi zada już teraz Błażej Pruszniewski. Gospodarka dla każdego. Za nami pierwsza w tym kwartale sesja na giełdzie papierów wartościowych, sesja udana. Z czego to wynika? Czy z tego, że agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunki dynamiki PKB na 2017, czy być może dlatego, że FTSE Russell zakwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych? O tym porozmawiamy już teraz, a naszym gościem jest Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy naszą rozmowę od agencji Fitch. Ta podwyższyła dziś szacunki dynamiki PKB Polski na ten rok do 4%. Wcześniej było to 3,3%. Bez zmian natomiast pozostawiono prognozy na 2018 i 2019. No i tutaj zaskoczenia raczej nie ma, bo już wiele instytucji finansowych wcześniej podniosło prognozy PKB dla Polski w okolice 4% w tym roku. Tak naprawdę nie jest to żadne zaskoczenie, to raczej krok wyrównujący oczekiwania tej agencji w stosunku do oczekiwań pozostałych uczestników rynku po tak naprawdę już trzech kwartałach zamkniętych, choć oczywiście nie znamy danych dotyczących rachunków narodowych za trzeci kwartał jeszcze, ale już po tych trzech kwartałach i po ostatniej bardzo dobrej serii danych makroekonomicznych, no nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby spodziewać się wzrostu gospodarczego w tym roku na pułapie niższym niż 4%. Solidna konsumpcja i przyspieszenie w wydatkowaniu środków unijnych, a co za tym idzie, największe inwestycje to główne motory polskiej gospodarki według agencji Fitch. No i tutaj też trudno z tym
się nie zgodzić. To prawda, ale należy zwrócić uwagę na to, że ten podstawowy filar siły polskiej gospodarki, czyli popyt konsumpcyjny, on jest silny już od wielu, wielu kwartałów. Natomiast odbicie w zakresie inwestycji no, zachodzi dużo wolniej niż tego się wszyscy spodziewaliśmy, ale jest faktem, że ono postępuje i zaczyna ta tendencja nabierać impetu, nabierać werwy, co każe bardzo pozytywnie patrzeć na końcówkę roku w wykonaniu polskiej gospodarki. To, że trzeci kwartał był bardzo dobry, no to wiemy chociażby po ostatnich danych dotyczących sprzedaży detalicznej, czy też produkcji przemysłowej i uważamy, że te pozytywne tendencje zostaną w kolejnych miesiącach podtrzymane. A będzie 4 czy więcej niż 4? Spodziewamy się blisko 4,5% wzrostu gospodarczego na koniec tego roku. Czyli jak rozumiem, Fitch konserwatywnie na razie podchodzi do kwestii polskiej gospodarki. Nie jest to szokująca prognoza, czy nie jest to bardzo pesymistyczna prognoza, to tak naprawdę jest dopasowanie oczekiwań na koniec tego roku względem tego, co już wiemy. To jest takie proste tak naprawdę przeliczenie i tak naprawdę urealnienie prognozy, a nie postawienie nowych szokujących tez. A czy takie prognozy i takie informacje mają jakieś znaczenie dla rynków? Czy ta informacja dzisiejsza mogła w jakikolwiek sposób na przykład pociągnąć indeks na warszawskiej giełdzie? Nie, nie przypisywałbym takim szczególnie, no nazwijmy to, opóźnionym reakcjom agencji ratingowych wpływu na zachowanie inwestorów na warszawskim parkiecie. Czasami może się zdarzyć, że takie notki pozytywnie wpłyną na siłę waluty, no ale tak naprawdę w takiej notce musiałyby być zawarte tezy nowe, czy też tezy przełomowe, jakaś zmiana nastawienia agencji względem perspektyw wzrostu gospodarczego, perspektyw oceny wiarygodności kredytowej. W momencie, kiedy takich informacji nowych, impulsów do handlu nie ma, no to oczywiście ta reakcja jest właściwie żadna. To teraz porozmawiajmy o informacjach nowych. Czy według Pana na nastroje inwestorów wpłynęła, albo może wpłynąć informacja o tym, że FTSE Russell zakwalifikował Polskę do grupy krajów rynków rozwiniętych? Tym samym nasz kraj znalazł się w takim gronie jak Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone. Tu jeszcze może dodajmy, że to taki pierwszy przypadek, jeśli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ta decyzja, która w życie wejdzie dopiero w przyszłym roku, właściwie za rok, od września przyszłego roku, nosi znamiona no, takiego bardzo dobitnego podkreślenia sytuacji, w której Polska jako rynek finansowy i Polska jako gospodarka się znajduje, czyli jesteśmy gdzieś na granicy świata gospodarek wschodzących i świata gospodarek rozwiniętych. FTSE Russell to mniejsza z tych dwóch wiodących instytucji, która dzieli świat giełdowy na pewne koszyki, na koszyki gospodarek rozwiniętych i rozwijających się. To ważniejsza to MSCI World i tutaj no, nie widać absolutnie żadnych wskazówek, które mogłyby wskazywać na to, że zostaniemy przeniesieni do tego koszyka wyższego. To też jest sytuacja bezprecedensowa, że jesteśmy rynkiem, który w oczach jednej instytucji jest rozwinięty, a w drugim rozwijający się. I to właśnie pokazuje no, takie swoiste rozdarcie Polski i też polskiej waluty, polskiego rynku pomiędzy rynki wschodzące a rynki rozwinięte. To widać częstokroć, na przykład kiedy rośnie panika na giełdach rozwiniętych, czy też odpływa bardzo mocno kapitał ze świata gospodarek wschodzących. No i wtedy polska waluta, polskie obligacje zachowują się tak właśnie pomiędzy. I to też pokazuje no właśnie ten punkt, w którym znajdujemy się i tą drogę, którą przebywamy od gospodarki rozwijającej się w kierunku gospodarki rozwiniętej. Oczywiście na to bardzo pozytywnie wpływają silne więzi handlowe i taka integracja z organizmem gospodarczym strefy euro i pewna korelacja, jeżeli chodzi o cykl koniunkturalny. No w tej chwili korzystamy przecież w dużej mierze na bardzo dobrej kondycji niemieckiej gospodarki, więc jest to na pewno no, bardzo
pozytywna na decyzja z punktu widzenia wizerunkowego, natomiast z punktu widzenia koniunktury na warszawskim parkiecie, no już nie do końca, dlatego że częstokroć lepiej być największym czy jednym z większych wśród tych słabszych niż najmniejszym i najmniej znaczącym wśród tych rozwiniętych i silnych. To właśnie, o czym pan powiedział, podkreślała ostatnio także agencja Bloomberga, która mówiła o tym, że teraz Polska jest jednym z największych graczy, jeśli chodzi o ten koszyk rynków rozwijających się, a teraz będziemy jednym z mniejszych graczy w tym koszyku najsilniejszym. To prawda, ale też biorąc pod uwagę perspektywy świata gospodarek wschodzących, moim zdaniem niezbyt pozytywne. To znaczy pewne dążenie banków centralnych świata gospodarek rozwiniętych do tego, żeby podnosić stopy procentowe, no w sposób oczywisty podnosi stopę wolną od ryzyka. Innymi słowy, no i upraszczając to, inwestorzy nie będą zmuszeni tak agresywnie poszukiwać okazji inwestycyjnych, wysokich stóp zwrotu na bardziej ryzykownych rynkach wschodzących. Wręcz odwrotnie, no, kapitał moim zdaniem będzie odpływał ze świata emerging markets w kierunku rynków rozwiniętych i w tym kontekście to może dobrze, ale należy też zwrócić uwagę na to, że Polska była w pewnym stopniu niedoreprezentowana nawet w tym koszyku emerging markets. Skład naszego indeksu głównego giełdowego indeksu WIG20, no też jest, no, nazwijmy to, wybrakowany. To znaczy nie ma tutaj ani spółek z sektora ochrony zdrowia, ani nie ma spółek informatycznych. To tak naprawdę przeważają banki i spółki energetyczne, co sprawia, że ten kapitał no nie zawsze może w sposób taki modelowy być lokowany na rodzimym parkiecie. Innymi słowy, ta decyzja, którą poznaliśmy, to jest zarówno szansa, jak i ryzyko. To wszystko zależy od tego, w którym kierunku będzie przepływał kapitał. W kontekście tego, że spodziewamy się sporej presji na świat emerging markets w kolejnych kwartałach, no to może być to pozytywna decyzja, no ale cały czas istnieje oczywiście to ryzyko, że Polska jako taki najmniejszy, czy też najmniej istotny z krajów, zdaniem FTSE Russell, w tym koszyku gospodarek rynków rozwiniętych, no będzie marginalizowana i pomijana. Tak czy inaczej, na razie giełda w Warszawie ma się dobrze. Dzisiaj sesja zakończyła się na plusie. Znacznie gorzej sytuacja wygląda na złotym, bo złoty dzisiaj tracił. Czy to jest efekt referendum w Katalonii? Bo wiemy, że nie tylko złoty dzisiaj tracił, ale także euro. Referendum w Katalonii dosyć mocno wstrząsnęło rynkami, ale przede wszystkim rynkami lokalnymi. To znaczy, jeżeli spojrzymy na wydarzenia przez pryzmat europejskich giełd, no to wszędzie dzisiaj mieliśmy bardzo udaną sesję. Poza jednym wyjątkiem, oczywiście giełdy madryckiej, gdzie IBEX 35 no, momentami tracił nawet rano około 2%. Euro również traci dziś na wartości, co nie może specjalnie dziwić, biorąc pod uwagę no, pewne pojawienie się, czy też powrót obaw o sytuację polityczną w Europie, najpierw w kontekście wyborów federalnych w Niemiec, teraz spore zamieszanie, jeżeli chodzi o te referendum w Katalonii, które też no, trudno nie zgodzić się z taką tezą, że jest trochę tematem zastępczym. Dzisiaj inwestorzy byli pozbawieni mocnych impulsów do handlu, ważnych wydarzeń makroekonomicznych i stąd też skupili w dużej mierze swoją uwagę właśnie na wydarzeniach w Katalonii. Na pewno też nie można zaprzeczać temu, że taki krwawy niestety rozwój sytuacji tylko będzie eskalował niepodległościowe dążenia w Katalonii. No jeżeli one będą rosnąć w siłę, no to nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której podobne ruchy będą również wzbierać na sile, czy to w Belgii, czy to we Włoszech. No przykłady można oczywiście mnożyć. Natomiast jeżeli chodzi o rynki finansowe, no to jest faktycznie widoczna reakcja, jeżeli chodzi o wspólną walutę. Tutaj na pewno nie pomaga to, że inwestorzy sprzedają obligacje Hiszpanii. Może nie jakoś panicznie, ale jednak wychodzą z tego rynku i swój kapitał lokują w niemieckich bezpiecznych obligacjach. Taka sytuacja, kiedy rośnie dochodowość obligacji państw na peryferiach, a spada w centrum strefy euro, jest za
zawsze negatywna dla waluty. No a druga sprawa to właśnie ta giełda znajdująca się pod silną presją. Zresztą madrycki parkiet już w trzecim kwartale raził słabością, no bo spadki w pewnym momencie w takim horyzoncie kwartału przekraczały 10%, a dosyć podobna giełda, czyli giełda mediolańska, gdzie też duży udział mają banki, była najsilniejszym parkietem Starego Kontynentu w trzecim kwartale i tutaj z kolei odnotowano dwucyfrowe wzrosty, więc faktycznie ta słabość lokalnego rynku to też nie jest nic nowego, więc to też nie jest taka reakcja szokowa, że indeks rósł przez miesiąc czy dwa i mieliśmy hossę i nagle wielka panika, tylko to raczej jest no, pewnie kropka nad i w okresie jakiejś słabości hiszpańskiego rynku kapitałowego. Innymi słowy, moglibyśmy skwitować naszą rozmowę, że w ciekawych czasach żyjemy. Bartosz Sawicki, kierownik Departamentu Analiz w firmie TMS Brokers, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja także Państwu dziękuję. Zapis naszej rozmowy do znalezienia oczywiście na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Do usłyszenia. Błażej Wrzeszniewski, kłaniam się. Felieton kulturalny. Krzysztof Masłoń. 60-lecie polskiego października, ciągu wydarzeń i zjawisk, które jesienią 1956 roku spowodowały koniec komunizmu a la Polonez, stalinizmu w rodzimym wydaniu, a do władzy wyniosły Gomułkę, zaowocowały rok temu licznymi pracami naukowymi, artykułami publicystycznymi i dyskusjami. Polski październik ma swoją historiografię i swoją legendę, obie mocno upolitycznione. Wydana teraz nakładem znaku książka Rewolucja międzypaździernikowa Polska 1956-1957 profesora Jerzego Kochanowskiego opowiada jednak o jakby mniej znanej jesieni roku 56, nie tej od wiecu na placu Defilad, pokłosia 20. zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i rzekomo tajnego referatu Chruszczowa, nawet nie od sowieckiej agresji na Węgrzech i ruchów Armii Czerwonej w okolicach Warszawy. Ta książka w skrócie opowiada o tym, co październik dał Polakom i co niebawem na długie lata odebrała im, czy też nam, Polska Ludowa. Detalicznie rzecz ujmując, poświęca się tu uwagę chuligaństwu i nieoczekiwanie ujawniającemu swe socjalistyczne oblicze bezrobociu, bo było takowe, prostytucji i raczkującemu w przenośni i dosłownie świadomemu macierzyństwu, walce z kościołem i wyborom z piękności, nagle obudzonej pasji podróżowania i marzeniom o własnych czterech kółkach. Słowem mówi się tu o tym, czym naprawdę żyliśmy na przełomie lat 56 i 57, bo należy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do wielu prac na ten sam październikowy temat, książka Jerzego Kochanowskiego daleko wybiega w rok 57 właśnie. Czyli nie tylko mówi o fenomenie po prostu, ale i o tym, jak po prostu zlikwidowała władzę. Zazwyczaj przemiany roku 56 były przeceniane bądź niedoceniane. Autor rewolucji międzypaździernikowej próbuje znaleźć złoty środek, o co nie jest łatwo. Nie ukrywam, że złościło mi zawsze pisanie o polskim październiku z dużej litery, nadawanie ówczesnym piecom i masówkom jakiegoś nadzwyczajnego charakteru, przedawanie mu takiego znaczenia, jakiego w istocie nie miał. Ale cóż, nie brakowało ludzi, dla których rok ten był formujący i fakty, które miały wówczas miejsce, ukształtowały ich, jak na przykład Stefana Bratkowskiego, który od, a jakże, rewolucyjnego komitetu w Krakowie rozpoczynał wówczas swą partyjną i dziennikarską karierę. Tymczasem rzekomy przełom roku 56 oznaczał jedynie złagodzenie najbardziej dotkliwych aspektów wdrażanego w Polsce komunistycznego systemu totalitarnego. Po październikowej Polsce możliwe na przykład stały się wycieczki zagraniczne także do krajów drugiego systemu płatniczego. Szczęśliwców nie było wielu, bo mało było miejsc na takich wycieczkach, przy tym drogie były niebywale. Potrafiono jednak stać 3 dni, a w nocy leżeć na łóżkach polowych w kolejce, byle dostać się na wycieczkę do Włoch, Francji czy Danii. A co było potem? Do początku sierpnia 57 roku z 1148 osób biorących udział w wyjazdach zorganizowanych za granicą pozostało 191, czyli 17%. No cóż, statystyka była zniechęcająca, przynajmniej dla władz. Nie wszyscy na szczęście zostawali na Zachodzie, inni wracali i opowiadali o tym, co widzieli. Pisma wypełniły się reportażami z Paryża, Rzymu czy Londynu. Jednak wyświetlano filmy zachodnie. Ludzie patrzyli, czytali, słuchali i chcieli żyć na inną niż sowiecka modłę. Na przykład zapowali chęcią posiadania samochodów. Z tym była niejaka trudność, bo w pierwszym roku produkcji
czyli w 1951, warszawską FSO opuściło 75 pojazdów. Ściśle mówiąc, paliwożernych sowieckich pobiec w Polsce nazwanych Warszawą M20. Po październiku 1956 roku naprawdę zmieniło się jedno. Mimo szaleństw cenzury, do lamusa powędrował partyjny stalinowski model pracy. O wolności słowa dalej można było tylko marzyć, ale granice ugarstwa i zaprzaństwa bardzo się przesunęły. I to już było coś. Krzysztof Masłoni i jego felieton kończył dzisiejsze popołudnie w Polskim Radiu 24. Weronika Wakulska, Paulina Olak i Piotr Wąż. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny i zapraszamy jutro. Słyszymy się jak zwykle tuż po godzinie 16. Dobrego i spokojnego wieczoru. Reklama. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza. Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor. Fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko, nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa, daj owoce! Bo na ryneczku Lidla dostawy są codzienne.